Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Z tej strony Piechol. I na początku tego odcinka próbujemy zrobić salto na motorze. Porwałem, to jest skatepark. Ej, 77 odcinek, jeszcze nie wiedziałem, że to jest skatepark. Wypierdalać skejci, no kurde! Mówiłem wypieprzać skejci. No, co? Co wy na to? Co, już teraz nie jesteście tacy cwani? Już wasze deseczki nic nie zrobią w porównaniu z moimi kulami. No, na razie, dzieciaki. Dobra, no to może teraz ten backflip obiecany. Nie. Nie, no ale wiecie co, zastanawiam się, co z tą misją u Trevora. Przecież to nie może być tak, że po prostu nagle no nie mogę tej misji wykonywać. Okej, spróbujmy jeszcze raz, a może ej, może po prostu... Ej, chyba mogę się przełączyć na Trevora po prostu. Okej, dobra, to Trevor, co u ciebie? Jak tam się czujesz w zamkniętym klubie? Na cztery spusty nie wpuszczasz nawet kumpli, którzy krążą po 20 minut wokół twojej nowej posiadłości i jakoś ich nie wpuszczasz. To bardzo niekulturalne, Trevor. Nie wiem, czy nasza przyjaźń to wytrzyma. No a gdzieżby indziej, kurwa, było zamknięte cały czas. Titties, titties, titties! W siódmym niebie. Jeżeli jestem właścicielem teraz. Delikatnie zmęczony życiem. A i pojawia się też znak zapytania, ale moment, dobra, czy ja mogę wejść tam? Znaczy, no nie tutaj, chodzi mi bardziej o pokój menadżera. Okej, dobra, tutaj sobie można zażyć uciech cielesnych, a bardziej wzrokowych. No chyba, że Trevor rzeczywiście zmienił tutaj politykę firmy. No tutaj jest przebieralnia pań. O, Trevor, patrz co dla ciebie mam. Kolejny mistrz, którego możesz zruchać, kurwa, w oczodół. No dobra, to jest tylne wyjście. I tym razem, mam nadzieję, będzie otwarte. Aha, no i dokładnie, to są te drzwi, o których ja mówiłem poprzednio. Okej, dobra, ale tak właściwie, co jest tą drugą misją? Co jest znakiem zapytania w tym momencie? Nie no, spokojnie, już wejdę tutaj, no ale... Tylko chcę sprawdzić, spokojnie. Nie zdają mi dziwacy. No mam nadzieję, że to nie zniknie, kiedy podejdę do T. Dobra. Okej. Aha. Menadżer, dobra. Ocenianie fuchy. Before you ask, the fridge is broken. That's all right. I've had enough of your hospitality already. I have changed my ways, all right? Huh? Yeah, I'm done with that crazy shit, all right? I want to square things away with Meriwether, make sure the agency ain't coming back after us, and then do one last big score, and then you get to go back with your family. Me, I'm just gonna live here. I'm gonna run this good business, showing people a good time. Bust Brad out of prison, and then, you know. No, właśnie, a propos Brada. Michael, może byś się z własnej swojej kurwa wreszcie odezwał. Why don't you come by this place anyway? I've had it for ages. So you must know Leon, the old manager. Leon? I didn't... No. Yeah, whatever, man. So what's going on? No, Leon właśnie się studzi w lodówce. Is the big one. Chłodzi się. A long, long time ago, in a faraway place, there were three guys. Michael, Trevor, and Lester. And Brad. Yeah. Sure, Brad was there sometimes as well. I mean, there were other guys, though, too. So, No, dobra. To zjebałeś mu kurwa wstęp. Pretty much lived a low-life kind of existence. But always dreaming of one thing and one thing only. The big one. The big one. The big one. What is the big one? The Union Depository. Around 200 million in gold bricks, all taken from kindly Uncle Sam, who will spend the rest of our lives being hunted by government officials if we live through the attempt. But! But! It'll be my, our masterpiece. So, gentlemen, let's do our... No, nie wiem, Franklin, czy chcesz się w to bawić. Get out there and find some gainful employment. This way. Dobra, i tym razem na takiej misji nie ma oszczędzania. O, cześć, Leon. Dobrze, że się przyłączyłeś do imprezki. Dobra. Czyli co, jedziemy szukać rekrutów? Intel
intel suggests they'll be going down Innocence Boulevard in East LS at approximately 1530. Trevor and I need to map their route for a possible hijack point, so we're going to his airfield in Blaine County and coming back in his chopper to intercept. Michael Franklin, all you gotta do is take the temperature at the bank, see if there's anything that stands out. So? Hey, we are taking the temperature. No właśnie, kurwa. Feel for it. Security, exit routes, general vibe. Alright. Aha, w ten sposób. To był, rozumiem, złodziejski żargon, którego ja nie zrozumiałem. Ej, nie Phil Collins, kurwa, prawa autorskie. That doesn't look like much. Man, security looks light. We send in a couple of sprung niggas, clap clap. What are you talking about, Frank? Oh, I see it. Man, getting in the door is easy. It's a standard bank. It's getting underground as hard. Ain't that where the metal's kept? Right. Now we gotta stop outside the Arcadia Center down on Alta Street. We can get a view of the back from there. Okay. Aha, i teraz na dół, znowu. Okay. Będziecie mnie tak wozić w tej weftę. Proszę bardzo. I noticed it, but I picked up a few things rolling with you. I mean, there's times I think I gotta be the senior partner in the group. From the way you and Trevor behave. Ah, sorry. There's history there. No, dokładnie. Yeah, it still ain't fully been explained to me, though. No? Well, remind me to go over with you again sometime. But not now. No, teraz to nie ma czasu. Look, dog, light again, man. Yeah, fucking eerie, ain't it? Man, you think they put more than one motherfucker on our national fucking reserves? Yeah, huh? Maybe we really are broke. Trevor, how are you doing? No, no. Widzę, restrykcje czasowe nie dotyczą Trevora. Like clockwork, Mikey. Like clockwork. Wybacz, Lester, ten krótki postój. Job before. Something I could help you with. I ain't even talked to Mike about it yet, but he's gonna be on board. He's obligated. What is it? Ain't it obvious? Busting Brad out of the clink. Why don't you talk to Michael about it? Oh, fine. No właśnie, i w końcu wyjdzie szydło z worka. There ain't an obvious profit in something. You're a hard guy to motivate. Dobra. Jak zwykle dobrze zaplanowany skok to podstawa, tylko kurde. Nie wiem, czy panowie się nie porywają zbyt wysoko teraz. Bank Rezerw Federalnych, no hej. Ale w sumie, jeżeli komuś ma się udać, to właśnie im. To kurde, żeby nie zginął. Boję się, że to będzie ostatnia wielka misja. I później przywitają mnie napisy końcowe. Moment, kurde, zaraz będzie można sprawdzić statystykę, tylko... Przesiądziemy się. Może. Chodź, Lester, chodź. Wiem, że nie możesz biec, ale... Ej, bez laski? To ej, spoksik. Do they call it a wasting disease, cause you waste people's time? Move it! Mike's observations fit with your scheme? So far, yeah. The security's internal rather than external. It's quiet enough that any disturbance... Osiedź? Troszeczkę przesadziłem. Oj. Good boy! Don't want him jumpy for the breakout! Ah, yeah! No też właśnie, nie chciałbym. What those two don't know is there's a special team of cops on standby 24-7 waiting on a signal from the UD. Won't go out on any other call. And it's never been hit. Man, those guys must get bored. They may be cops, but they work for the government. There's nothing government workers love more than to accept tax dollars for doing nothing. Oh yeah, that and spying on innocent people. Getting paid to do nothing and spying on innocent people. No, brzmi dobrze, nie? Remind me of anyway. No, Lester też się tak ustawi. The key will be to divert the security team. Divert it? You said they hold out for calls from the UD and that's it. They do, so we'd have to hit it twice, once to distract them and once to get it done. You're gonna find someone willing to get caught hitting a super bank just as a distraction. I was thinking Michael, it might appeal to his ego. Oh, what am I saying? We got the perfect guy for it. Co jest w Murrieta Heights? Tak właściwie. Znaczy, kogo oni chcą wkopać? Nie, no dobra, dobra, zobaczymy, jak ta misja się rozwinie. Jestem zaintrygowany. Come in, my
stick with them, T. Do whatever Les needs you to do. No, czyli pewnie podążać za nimi, tak póki co. We need to stay with them and find a place to ambush. What kind of ambush? Dobrze, że oni jeżdżą. I tend to wait in the jaw and catch them with their drawers down, but I guess that won't work here. No, it, won't. We're looking for somewhere with cover for us and no escape routes for them. Ah, the same principle as a men's room. Yeah, I guess. Dobra, troszeczkę ich zgubiłem, przyznam szczerze. O kurwa. Lester powiedz, że tyle nagrania ci starczy. O, żeż. No. No wiem, no cicho. Kurwa. No dobrze, no bo... tam. Tylko winny się tłumaczy, więc no należy się wam wyjaśnienie. Nie, no po prostu myślałem, że ten, jestem za daleko, że muszę jednocześnie korygować i nagranie. Kurwa, Trevor. No. Że jednocześnie i nagranie. A z drugiej strony jeszcze też korygować lot śmigłowcem i teraz tutaj widzę bardziej, że trzeba się skupić tylko na śmigłowcu. Jak oddal się? A, żeby nie zbudzić podejrzeń, tak? No, tutaj starczy? No dobra, troszeczkę za daleko. Żebym ich tylko nie zgubił przypadkiem. What about here for the job? Where? Under one of the bridges. It's en route and we'll have plenty of cover. It's too open. There's a number of get-outs and we'd be compromised if they were driven off the road into the river. We could recover the cars. With the right equipment, we'd haul them up the side. A central station is monitoring the car's positions. If the GPS tracker reads it's down there in the channel, we'll have red flags all over the place. Fine! No dobra, no to coś innego w takim wypadku. Tylko na przykład co? I'm thinking I don't like being in close proximity to you for extended periods of time. And the same for short periods of time. Oh, there's ways to make minutes go by. No dobra, może zawiśnijmy tutaj w powietrzu. Popatrzmy na nagranie. Jeżeli, moment, w ogóle dlaczego oni sądzą, że oni mają zawsze tą samą trasę? Czy nie lepiej właśnie ze względu bezpieczeństwa byłoby ją zmieniać? O kurde! I'm lost sight of them. Think they might be in the tunnel. Don't worry, it's a straight road. They'll come out the other side. I'll go around. Meet them at the other end. I was hoping they'd come through here. This tunnel would work for a switch. They go in, you come out. A, no w sumie. No i są. Okej. Okay, they'll be back out in the open now. It'll have to be a quick turnaround, but you can hijack the trucks in there. Dobrze. Ej, kurde. I'm picking up the cars. Right on time. Hey, it looks like we're gonna need some IDs to get in the building this way. I'm assuming that's doable, Les. IDs I can handle. Onion 86 inside. Cypula 86. Hey, I was expecting you 30 seconds ago. Tell that to the traffic. All right. 30 sekund. O kurwa. No to jest wszystko tip top. No trzeba się będzie wpasować w okienko czasowe. Remember from planning the tool store job, they're excavating the new LS Metro tunnel around here. They take us around the building and find the construction site. Roger that. Looking for a big asshole. No to było zbyt blisko. Przy tamtym budynku podejrzewam. Czyli czas oznaczania rzeczy dla ułatwienia się skończył, tak? No dobra, oni wjeżdżali tu.
position. I need you to hold the chopper above it while I take a look. Dobra, nie ma problemu. So I can shoot down into it. Przecież wiszę. Prawie. A, ty potrzebujesz takiego tam, typowo, w dół zajrzeć. Takiego potrzebujesz ujęcia. Okej. No to jeszcze troszeczkę w tą. Okej, I'll get closer for you. No bliżej to co? Tak? No, jeszcze? O, coś się dzieje, nie podoba mi się to. O, fuck! Flester, jesteś bardzo upierdliwym skurczybykiem, nie? Bardzo. I need to be above, shooting down into it. Cholera jasna, już jeszcze bliżej. Serio? Kurwa, mam tam wlecieć? Znowu nie ta strona. Ej, no co jest nie tak, kurde, z moimi umiejętnościami pilotażu? Bo przecież, ej, moment, to jest Trevor, on powinien mieć... O, o, fuck! Nie, dobra, cicho. You want me above it, do you? Kurwa, bliżej się nie da. Now just hover here. Długo? Powiedz, że nie. No steel supports. Okay, nearly done. No, mam nadzieję. Nie ruszam, spoko. Dobra, nara. Kurde. Bo cięższy niż sądziłem. Autentycznie. Myślałem, że w tych sprawach Trevor ma poważne podejście do tematu. To tak, no dobra, no to skoro mogę już, no to zmieńmy do Michaela. Zobaczmy, co on to ma do powiedzenia odnośnie tej całej sytuacji. Jak tam podróż samochodem z Franklinem. Kurde, chłopaki się teraz wysoko porywają. Czyżby nie za wysokie progi jak na ich nogi? Nie no, jeżeli się dobrze spiszę, ja... No to im też dobrze pójdzie. Chyba już jest sam nie. Dalej, jesteście w dwójkę. No właśnie, o to mi chodziło. We got Lester planning it. He'll get us options. There's you, a guy I know I can depend on. And then there's Trevor. Ah, yeah, Trevor will get it done. And will he? I hope so, man. I hope he holds it together. Hey, you ain't done too good of a job at that yourself, you feel me? Yeah, well, I ain't pissed off hillbillies. Bikers, a Mexican gang, some Chinese gangsters, and a private army, okay? Well, there's no, that. Prawda. Yeah, but you just pissed off the FIB and the IAA. And your family, man. You know what, I met Amanda and I know who she is. Me no nie. Ten wiejski tunik, kurwa! Co ty zrobiłeś z moim samochodem? Jimmy, dorwę cię za to. Man, we're about to go in together on the biggest job ever being pulled. There ain't ever gonna be a better time to fill me in on this shit. It's complicated, all right? Fuck it, I'ma ask Trevor. Don't ask Trevor. Shit, man, you sound shady, dawg. Real shady. We'll talk, all right? Just later. No, jeżeli będziecie mieli taką okazję jeszcze, nie? Oczywiście.
no wybacz, że nie pod garaż, ale w sumie bliżej drzwi. Ja no ale kurde, wieściacko odpicował tą brychę, ten synalek. Jak pod mostem przez tunel, co ja, jak miałem lecieć przez tunel? Serio? O kurde. Kogoś tu ładnie porąbało pod koniec, widzę. Spoko, dobra. Okej, moi kochani, no to w tym momencie skończymy ten odcinek. To do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, pozdro. Cześć, hej.